strony Kanał Chmielowy w składzie Jacek oraz Patryk. Tak, słuchajcie, dzisiaj jest taka degustacja dość wyjątkowa, ponieważ jesteśmy na łonie przyrody. Tutaj z tyłu możecie zobaczyć hamaki, tutaj eleganckie ognisko. Tak, tak wygląda nasze mieszkanie. Tak, tak, tak sobie mieszkamy. No pieniądze z YouTube'a na tyle nam pozwalają, słuchajcie. Klimaty ogniskowe, klimaty, które sprzyjają troszeczkę piwom mocniejszym, może troszeczkę bardziej ekstraktywnym. I dlatego dzisiaj specjalnie mamy tutaj nalaną buteleczkę, prosto z beczki. Cóż to za piwo, opowiesz, Jacku? Otóż piwo mamy z browaru Jarocin. Pozdrawiamy browar Jarocin w Jarocinie. I piwo mamy Weizenbocka, pszeniczny koźlak. Jaki parametry? 16,5 ekstraktu, alkoholu 6,8, tak. 6,8 alkoholu, tak. Więc będzie pełny dosyć. I tutaj od piwowara mamy informację, że piwo jest bardziej w stronę koźlaka, co mi bardzo odpowiada, bo osobiście jest to mój ulubiony styl prawie. No, bardzo lubię koźlaki. No i nie mogę się doczekać, kiedy spróbujemy tego pięknego brązowego trunku. Tak jest. No mamy już taką wiadomość, że to piwo jest dosyć mocno wyleżakowane, dlatego koźlaki jednak leżakują się całkiem sensownie. Dokładnie. Może nie dostają jakichś tam daktyli, śliwek, jakichś tam mega potężnych nut, ale są takie głosy, że już naprawdę tutaj fajne rzeczy się podziały. Melanoidyny. No i... Czekam z pokalem. Pokal... Ja mam skros na piękny pokal. A ja natomiast mam takie malutkie szkiełko, którym wam pokażę, jak to piwo wygląda. To jest szkiełko z Krombachera, tu jest mi gorąco od ogniska. Lejemy. No, tak jak możecie zobaczyć, brązowa barwa, taka rubinowo-brązowa, całkiem fajna piana, trzeba przyznać. Tak to tutaj się prezentuje. To teraz czas, żeby polać też Jackowi. Czekam, czekam. No, piękne. Buteleczkę odkładamy. Ale jest tak... Widać, że jest po prostu sążne. Tak, no... Po barwie to widać. Tak, że... na tle ogniska, słuchajcie, widać taką barwę opalizującą. Nie jest to klarowne piwo na pewno. Dla mnie taki ciemny rubin. Tak jak się patrzy oczywiście przez pryzmat ogniska. No też musimy zobaczyć to, co ostatnio było na degustacji, czyli moje szkiełko ma cieńsze ścianki. Zatem też nasza barwa troszeczkę się różni, chociaż już bardziej zbliżona. No, jest zmętnione mocno, więc nie będzie się aż tak różniło. Tak, tak. No to co? Aromat. Oj, tak. Melanoidynowy chlebek. Trochę też. W sumie? Tak. To mi pachnie trochę jak barley wine. No. To są takie nuty chlebowe, tostowe, opiekane, na, no właśnie taki pumpernikiel nawet trochę dla mnie, tak, ale tak, to co Jacek powiedział, suszone owoce. Taki barley wine'owy aromat, serio. I lekki banan. Nie no, sztos. Aromat sztos. Aromacie jest piękny. To co? Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. Ocie panie. Ocie no. panie. Jaki to jest dobry koźlak. Tak. Bo koźlak jest takim stylem, który mam wrażenie rodzi bardzo duże takie, taką dużą polarność na scenie piwoszy. Bowiem część je lubi, a część nie lubi. Nie ma takich ludzi zazwyczaj po środku. I krąży taka opinia, że koźlaki się nie sprzedają. Że piwa, że browary nie robią koźlaków, bo koźlaki się nie sprzedają. Powiem tak, nie umiemy jako chyba scena kraftowa sprzedawać koźlaków. A nie, to nie jest kwestia samego piwa, stylu moim zdaniem. Tak, tak. Chociaż teraz powstały fajne dwa koźlaki. Tak. O których też możemy wspomnieć, z Nepomucena i Funky Fluid, tak? Bardzo ciekawe. Z oscypkiem i z żurawiną. Tak, bardzo polskie. Nie możemy się doczekać, kiedy spróbujemy. No ale teraz pijemy z browaru Jarocin koźlaka i naprawdę daje radę. Daje radę mocno. Tak, pełne, chlebowe. Lekki banan jest dla mnie tutaj wyczuwalny, tak retronosowo odbierza. To jest pszeniczny koźlak, więc jest trochę pełniejszy niż zwykły koźlak. O. Ale jednak te suszone owoce są tutaj dość mocno wyczuwalne. Mhm. Jakie to owoce? Takie rodzynki trochę... Dla mnie też figa. Figa, o dobre, dobre. No. Naprawdę, jak będziecie gdzieś widzieli koźlaka z browaru Jarocin, po prostu próbujcie. Browar Jarocin, powiedzmy trochę o tym browarze. Bo też mi się wydaje, że bardzo ciekawy browar, bo robią ciekawe rzeczy po prostu. Ostatnio
pils z wędzony torfem. Tak, w kooperacji z moczybiodą. Tak. I naprawdę bardzo ciekawy. Mega torfowy. Mhm. Ale też w kooperacji z moczybiodą robili chłopaki, co robili? Belgijski triple. To był też browar, który nie wychodził za bardzo poza Jarocin przez pewien czas, co też podkreślał nam piwowar, kiedy z nim rozmawialiśmy, że oni teraz bardzo mocno poszli na Wrocław i okoliczne rejony. No i to się opłaca. Tak, tak. Nawet widziałem te piwa w benach, dużych benach, co jest ciekawym zabiegiem. A ja widziałem to piwo w browarku na Szczęśliwej 12. To też jest miejsce, gdzie można jeszcze tak, je nabyć. I o tym, piwie, jak chcecie porozmawiać, no to oczywiście zapraszam do nas i możemy trochę więcej powiedzieć o samym browarze, o tym, jaki piwo jest po prostu ciekawym człowiekiem. Tak, no i mamy jest beczki, także będzie spoko. No moim zdaniem leżakowanie zrobiło tutaj swoje. Oj tak. I naprawdę... Jak na 7% jest nie ma tutaj ani krzty alkoholu. Mhm. Jasne, że teraz są IPy, których jest 10% i też tego nie wyczujemy za bardzo, może dopiero przy przełykaniu. Ale jednak czasami z moich doświadczeń koźlaki bywały jednak lekko alkoholowe. Mhm. I to przeszkadzało w odbiorze tego piwa, które nominalnie jest słodowe, powinno być troszeczkę gładsze, no na pewno nie mocno nagazowane. Naszym zdaniem koźlaki są dobrym stylem do leżakowania. Tak, może nie jakiegoś tak długiego jak portery czy barley wine, ale no tak. Sprzyja, jak widać zresztą na załączonym obrazku. No to zapraszamy Was do nas, do browarka, dajcie suba, dajcie łapkę i naprawdę polecam browar Jarocin. Mają fajne, ciekawe piwa. Ten koźlak jest tego przykładem. Co? Wasze zdrowie. Wasze zdrowie i tym pięknym pejzażem, scenerią. Żegnamy się z Wami. Cześć.